Witajcie kochani widzowie, witamy was serdecznie na otwarciu nowego sezonu jesiennego w TVN. Jesteśmy w Sopocie, słonecznym Sopocie. Dajcie nam znać w komentarzach, skąd wy nadajecie. Tutaj jest mnóstwo ludzi, mnóstwo mediów, mnóstwo gwiazd, jedna gwiazda tutaj ze mną, ale ten live nie odbędzie się bez was, wy jesteście tutaj kluczowi. Mamy tutaj tablet, gdzie widzimy na bieżąco wszystkie wasze komentarze i tak naprawdę to wy prowadzicie ten live, to wy będziecie zadawać pytania. Ja tutaj jestem tylko osobą, która je przekazuje. Czekamy na bardzo dobre pytania, a... Na średnie nie. Także czekamy na pozdrowienia, jeśli chcecie być pozdrowieni przez Łoza oraz inne gwiazdy, no to oczywiście jest taka możliwość. O, widzimy, już się witają, wita się Monika Dzik. Cześć wszystkim, ja jestem Wojtek w ogóle Łozowski, witam serdecznie wszystkich również. Dolny Śląsk cię pozdrawia. Dolny Śląsk pozdrawia, wspaniale. Pozdrawiamy wszystkich, którzy jesteście, bo to na Facebooku jest live, tak? Na Facebooku, na YouTubie. A, wszędzie jesteśmy, wszędzie. Ładujemy live'a teraz szerokiego takiego. Tak, dobrze. Jest. No to witamy, drogi internecie, i co? Na razie się witają, a ja mam do ciebie pytanie odnośnie Ameryki Express. Niedawno mogliśmy, Niedawno mogliśmy oglądać twoje przygody w programie. Trochę czasu już minęło, ale czy wybrałeś się w tym czasie na jakieś wakacje, na jakąś podróż? Och, jak najbardziej. Jakby ja jestem taki, że mnie nosi cały czas i nie mogę za długo w domu wytrzymać. Ja kocham podróżowanie, kocham wyjazdy. Nie były to jakieś takie bardzo długie wyjazdy, ale udało nam się odwiedzić Grecję od tamtego czasu, udało mi się odwiedzić Włochy. Udało mi się odwiedzić piękne miejsce w Polsce, Warmię, góry, no jest parę jakichś takich kierunków. Powiedz mi kierunków, teraz, które się jak podróżujesz już po programie, to dalej robisz to w taki sposób podobny do tego? Na stopa. Czy raczej może kręcą cię bardziej wakacje all inclusive? Och, wiesz co, przyznam szczerze, że nigdy wcześniej nie robiłem wakacji all inclusive i właśnie niedawno zrobiliśmy, bo trochę na ostatnią chwilę i było bardzo spoko i naprawdę te ceny potrafisz złapać niesamowite. Ja zazwyczaj jednak jestem gościem, który jak jedzie gdzieś na jakąś podróż, to nie siedzi w hotelu, tylko stara się zmieniać miejsca nawet pobytu co dwa dni, tam gdzie śpimy i tak dalej, więc ja lubię tak przeskakiwać, aktywnie spędzać wakacje. Nie do końca dla mnie jest frajdą takie siedzenie po prostu w jednym miejscu i leżenie na plaży, ale jeden taki dzień na pewno też zawsze podczas wyjazdu jest potrzebny i ważny. Natomiast no, na stopa nie jeździłem od Azji, trochę za tym tęsknię, trochę to było czadowe, no, trochę czadowe, było to bardzo czadowe. Jakbym mógł brać udział w takich programach regularnie, to z wielką przyjemnością bym brał, bo naprawdę jakby te przygody, które cię spotykają, te niesamowite historie, ci ludzie, których poznajesz. Ci ludzie, tak? Ludzie i naprawdę to jakby nigdy nie wiesz, gdzie się znajdziesz, w jakim miejscu, o jakim czasie i jakby ta przypadkowość jest tak urokliwa w tym programie, że chętnie bym to robił cały czas. Widzę tutaj już pytanie od Pawła Sikory, ale to za chwilę. Dobrze. Ostatnio dostaliśmy informację o tym, że zostaniesz jurorem w LEGO Masters. Tak jest, tak jest. W tym sezonie, czwartym sezonie LEGO Masters, Wojtunio siada na fotelu jurora. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo ja jestem w ogóle gościem, który trochę sam jest takim, w sensie mam, pielęgnuję tego chłopca w sobie, który po prostu cieszy się z każdej przygody i bardzo lubię sam popłynąć swoją wyobraźnią w przeróżne rejony, więc nie mogę się doczekać tego, w jakie miejsca zabiorą mnie uczestnicy swoimi tworami i swoimi kreacjami, budowlami z LEGO. I ja lubię ten świat baśniowy, bajkowy, a cały LEGO Masters ma to w sobie, więc myślę, że to będzie mega przyjemny i bardzo fajny program dla całej rodziny, więc zachęcamy. A jak zareagowałeś na tę propozycję? Od razu byłeś taki, dobra, biorę to, czy miałeś chwilę zawahania, czy dasz sobie radę, bo to jest jednak trochę inna rola niż ta, w której występowałeś wcześniej. Wiesz co, no ja też nie udawajmy, że ja będę jurorem, który będzie patrzył na to, wiesz, od strony technicznej, takiego inżyniera, jak to jest zbudowane, czy to na pewno dobrze jest zrobione, no bo to nie jest moja rola tam. Mhm. Moją rolą jest ocena kreatywności, jakby wymyślenia historii, tak. I jakby dlatego, jeżeli dostałem taką propozycję i tego się ode mnie wymaga, to stwierdziłem, że super, jakby to jest kierunek, który bardzo lubię. Poza tym sam bardzo lubię układać rzeczy z klocków LEGO i sam bardzo LEGO dużo się bawiłem w życiu, więc no, jestem przeciekawy, co tam się będzie działo, a jak widziałem w poprzednich edycjach, co robią uczestnicy, jak fenomenalne budowle i kreacje tworzą, to jestem pełen entuzjazmu i mam banana na twarzy, jak tylko myślę o tym, że za chwilę zaczynamy nagrywać. Już mamy tutaj pytanie, kto wygrał obecną, aktualną edycję LEGO Masters, ale no, chyba nie zdradzisz go.
Nie wiesz co, dopiero zaczynamy za chwilę zdjęcia. Tak, więc jeszcze nie ma zwycięzców, dopiero będziemy za chwilę wszystko nagrywać i wszystko tworzyć, ale emisja już 21 października, pierwszego odcinka, w każdą sobotę potem o 17:25. Zapraszamy Was na antenie TVN. Mamy pozdrowienia z Głubczyc od Marceliny Sarapaty. Marcelinka, pozdrawiamy, kłaniam się. O, jest pytanie, czy wrócisz do muzyki jeszcze? Słuchajcie, ja od muzyki nigdy się nie odwróciłem, więc nie mam gdzie wracać, tylko po prostu nie pokazywałem wam tej muzyki, ale czas nadchodzi, kiedy tą muzykę zacznę wam pokazywać, bo przez ostatnie 5 lat, jak trochę zrobiłem sobie przerwę, kiedy odszedłem z Afromental, zrobiłem sobie taki okres przygrupowania myśli, od showbizu trochę odszedłem, żeby no trochę sobie przemyśleć rzeczy, uspokoić trochę żywot, zobaczyć czego chcę i kim chcę być. A teraz wracam i do telewizji, i do programów rozrywkowych, ale i do muzyki, w sensie po prostu zaczynam już te wszystkie moje piosenki zbierać do kupy, żeby pokazać wam, co w mojej duszy grało przez ostatnie 5 lat, bo tworzyłem cały czas, więc niedługo trochę muzy ode mnie. Mamy też pytanie od Marcina Kaczorka. Jak czułeś się prowadząc Top of the Top Festival? Czy to był stres? Był to stres, dlatego że też nie jestem, wiesz, ja teraz nie byłem, nie robiłem żadnych programów ostatnimi czasy, nie byłem w roli konferansjera prowadzącego za wiele. Kiedyś robiłem tego dużo w życiu, a ostatnimi czasy mniej, więc zawsze, jak wiesz, może jesteś po takiej przerwie i nagle jesteś rzucony taką głęboką wodę z takimi wyjadaczami, jakby topką, jakakolwiek jest, jak Marcin Prokop, więc i na żywo, przed Sopocką legendarną już publicznością w Operze Leśnej. No, gdzie miejsce, które oczywiście, więc jakby oczywiście, że był stresik, sam taki byłem, mówię, po pierwszych dwóch wejściach mówię, weź Wojtek, troszeczkę zluzuj, bo taki jesteś sztywny i potem już było super, ale to naturalne i ja świetnie się bawiłem, super miałem współprowadzących, Marcin Prokop, Mary z Polski, razem w trójkę mam wrażenie, zrobiliśmy taką mieszankę bardzo różnych kolorów, wszyscy luźni, wszyscy otwarci, ale każdy ze swoim trochę stylem i wydaje mi się, że wyszło fajnie. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję. Było bardzo miło. A mamy jakieś pytanko jeszcze coś? Czy oglądałeś zagraniczną edycję może? Nie, zagranicznej nie widziałem, ale chętnie nadrobię. Dobra uwaga. Oprócz tego jeszcze masz pozdrowienia. Tym razem z Chełma, chociaż od tej samej osoby, która wcześniej pozdrawiała z Głubczyc. O. Słuchajcie, pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie, którzy nas oglądaliście. Tak? Ja już się zawiam? Tak jest. Dziękuję bardzo. Rozgadałem się, nagadałem się i już powiedział, dobra, daj Pan spokój. Więc ja już uciekam, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kłaniam się. Ale spokojnie, już przychodzi do nas kolejny gość. No, zobaczy co. Zapraszamy Krzysztofa Skurzyńskiego do nas. No i oczywiście czekamy na wasze pytania. Wygrzał łodzo? Tak, spocone? Wygrzał. Nie spocone, ale cieplutkie. Cieplutkie. Dobra, także teraz pytania do Krzyśka. Szybko zadawajcie, ja będę je przekazywał. A teraz może cię zapytam, którą nogą dzisiaj wstałeś? Wstałem, ja zawsze, lewą. Lewą, ale to nie znaczy, że źle. Nie znaczy, że źle. Tak, ale strasznie wcześniej się wstałem, mieliśmy program. O której? No wiesz co, no tak muszę koło 5 wstać, żeby tam coś sobie jeszcze przeczytać, tak przygotować się na nowo, wiesz, świeżym takim okiem spojrzeć na scenariusz. No taki powiem Ci, że jestem już. A jak, co robisz, żeby zacząć dzień dobry? Piję kawę. To jest numer 1. Numer 2, muszę jak najciszej wyjść z pokoju, żeby nie pobudzić dzieci. To jest bardzo ważne, bo o tej porze, kiedy ja wychodzę do pracy, to oni jeszcze sobie smacznie śpią. No i tak sobie to ciągniemy. Coś piszą ludzie do nas? Tak. Pozdrawiam z sąsiedniej Gdyni i pytają, o której chodzisz spać, skoro musisz tak wcześnie wstawać. Wiesz co, ja nie umiem wcześnie zasnąć. To jest mój największy problem, że ja, kurczę, mam jakoś tak skonstruowany organizm, że ja mogę wstać bardzo wcześnie i potem chodzę, wiesz, taki sen między od godziny 17-18 i chciałbym móc zasnąć o 21:30, ale zawsze zasypiam na 23:30 północ. I to jest naprawdę choroba. Wolałbym... Ale planujesz sobie, że idziesz wcześniej spać, a potem... No i nie wychodzi. No nie właśnie, wychodzi. Rozumiesz. No mam taką koleżankę, lekarkę, która mówi, że właśnie to jest najgorsze, co można zrobić, to zaplanować sobie i myśleć już od popołudnia, dzisiaj położę się wcześniej spać, bo to nigdy nie wyjdzie. Ale teraz będziesz miał też więcej okazji do tego, żeby wstawać wcześniej, bo mamy nową godzinę. Dzień dobry, TVN. O, mamy nową godzinę o 7:45. Zapraszamy serdecznie i będziemy do 11:45. To też jest bardzo ważne. Czyli mamy tego programu dużo więcej. 4 godziny programu na żywo to jest naprawdę duże wyzwanie dla nas wszystkich prowadzących, ale no wiesz, to fantastyczna przygoda, bo te dodatkowe pół godziny w ogromnej mierze zapełnią nam nasi przyjaciele z newsów. Mhm. Wiesz coś o tym, nie? Tak jest. Mam też pytanie od Marcina Kaczorka.
Kiedy zobaczymy nowe studio programu i co czeka nas w nowym sezonie? Oprócz oczywiście tego, że program będzie dłuższy. Kto pyta? Marcin Kaczor. Pan Marcin. Panie Marcinie, po pierwsze będziemy mieli naszych przyjaciół z TVN24 codziennie u nas w Dzień Dobry TVN, bo rozmawialiśmy dużo po tym poprzednim sezonie, co zmienić, czego brakuje i doszliśmy do wniosku, że brakuje, nasi szefowie, nasi producenci doszli do wniosku, że brakuje tego waloru informowania naszych widzów o najważniejszych wydarzeniach. To znaczy my z naszymi widzami się edukujemy, my z naszymi widzami poruszamy ważne, czasami dramatyczne tematy, czasami się bawimy z naszymi widzami, tak, mamy jakiś luźniejszy temat, czy mamy te nasze wykony tak zwane, nie przepadam za tym słowem, tak, nasze tańce, ale nasi widzowie też nam opowiadali, że jeżeli chcą się dowiedzieć, co tak ważnego się dzisiaj dzieje, to nie muszą szukać tych informacji gdzie indziej. Od teraz będziemy mieli, proszę Państwa i Panie Marcinie, codziennie naszych kolegów z TVN24 w takim segmencie między innymi 5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o poranku. Więc zapraszam. No i mamy zupełnie nowe studio. Nie wiem, na ile możemy już o nim opowiadać. Chyba jeszcze nie zostało pokazane. Musicie czekać. 28 sierpnia możecie zobaczyć wszystko. Jest piękne, naprawdę jest piękne. Mam tutaj komplement dla Ciebie, że jesteś przystojniakiem i masz pozdrowienia z Hamburga od Danieli. Bardzo serdecznie pozdrawiam Hamburg, bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło, trochę się zaczerwieniłem, bardzo miło. Mamy też pytanie, czy będą nowe pary? Czy możesz coś zdradzić w tym temacie? To znaczy, no mamy, ja jestem nową parą z Ewą, zostało nas troje, było 6 par, bo no taki jest też trochę pomysł, tak nasi widzowie opowiadali też, oni chcą się utożsamiać z nami, z prowadzącymi i chcieliby mieć mniejszą liczbę par, ale żebyśmy byli częściej. No i będziemy teraz częściej, no bo siłą rzeczy, jak było 6 par, jest 31 dni w miesiącu, to nam wypadało 5-6 dyżurów. Teraz ja z Ewą będę miał we wrześniu dyżurów 13, więc to też jest duże wyzwanie dla nas, ale damy radę, obiecujemy. Mamy też pytanie, jak Ci się współpracuje z Ewą właśnie? Ojejku, stary. No z Ewą na szczęście się znamy wiele lat, więc to nie jest też tak, że musieliśmy przyjść i uczyliśmy się siebie jak ludzie, którzy się nie znają. No, wyobrażasz sobie dzisiaj telewizję, ale w ogóle historię XXI wieku telewizji bez Ewy Drzyzgi? No nie. No Ewa Drzyzga, no właśnie. Ewa Drzyzga jest, prawda? To Ewa Drzyzga, tak? I to jest największy komplement, jaki może usłyszeć dziennikarz, bo to że Ewa jest tu, gdzie jest i jaką drogę przeszła, to też pokazuje, że po prostu jest jedną z najlepszych dziennikarek w Polsce. Ewa wyrosła z radia, więc podobnie jak ja też z tego nurtu newsowego. Ona perfekcyjnie czuje rozmowę. Ewa zawsze wie, do czego ta rozmowa ma prowadzić, że dla nas, dla dziennikarzy, rozmowa nie może być o niczym. Jak zapraszamy jakiegoś gościa, to musimy wiedzieć, o czym byśmy chcieli z nim rozmawiać. I to wiedzą tylko rasowi dziennikarze, a Ewa jest najbardziej rasowym dziennikarzem z możliwych. Czyli czujesz, że łapiesz trochę od niej doświadczenia, czy jednak już tego nie potrzebujesz? No pewnie, znaczy wiesz co, nie, zawsze potrzebuję. To znaczy, to nie jest fałszywa pokora. To znaczy, ja się od Ewy uczę każdego dnia, w każdym jednym wydaniu. Mam nadzieję, że też coś oddaję siebie Ewie. Trzeba by było Ewę o to zapytać, ale oboje bardzo poważnie podchodzimy do swojej pracy i to jest super, mieć kogoś takiego obok siebie. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Chciałbym, żebyś jeszcze pozdrowił kilku naszych widzów, na przykład możesz tutaj. Pana Dymitra serdecznie pozdrawiam z Hanoweru, kłaniam się bardzo nisko. Kogo jeszcze możemy? Krzysztof, zostaniesz z Ewą? Pani Daniela pyta. Tak, zostanę z Ewą, Pani Danielo. Można jeszcze Kacpra pozdrowić, bo zadał dobre pytanie, ale niestety nie mamy na nie czasu. Kacper, serdecznie Cię pozdrawiam, wszystkiego dobrego, miłego dnia, dziękuję Ci bardzo i dziękuję Ci bardzo. Dzięki za rozmowę. Cześć stary. Cześć. Jona, komu przekazuję mikrofon? Tyszce? Daj mi, ja poczekam. Tyszka widzę. Tak jest. Dzięki wielkie. Zacznij dzień od czegoś dobrego. Zacznij dzień od Dzień Dobry. Wracają codzienne wydania Dzień Dobry TVN. Od poniedziałku 28 sierpnia o nowej porze o 7:45. Mamy dwa. No dobrze, może tak będzie? Jakie są pytania? Nowy sezon Top Model, nowe wyzwania. Odpowiadamy do ciebie. Może czy... Tak jest. Do ciebie, tak? A jak uważasz, może być, tak. Widzicie już naszych kolejnych gości, do których musimy się zbliżyć. Zbliżamy się. Ej. Jak widzicie, tematem głównym na pewno będzie teraz Top Model, dlatego oczywiście czekamy na wasze pytania w tym temacie. Nowy sezon już 2 września. 2 września o 20 w soboty tym razem. Sobotę, to jest duża pora. Zmiana, nowa pora. Nowa pora, nowy sezon, nowe emocje, dużo piękna, dużo marzeń, no i fantastycznie miło oczywiście. Jesteście już po castingach, więc możecie nam zdradzić może jakieś szczegóły, czy
Czy coś nas zaskoczy tym razem? No, my już nawet jesteśmy dużo dalej, bo my wiemy więcej faktycznie i takie kolejne pokolenie uczestników wychowane na Top Model to jest raz, ale dwa też kolejne pokolenie, które żyje w jeszcze innych czasach. Co roku zmienia się pewna sytuacja, stety i niestety, bo wiemy, co się dzieje na świecie, ale zmienia się też show biznes, zmieniają się media i oni sobie zdają doskonale z tego sprawę. Faktycznie. I myślimy, że będą potrafili bardzo dobrze wykorzystać tę platformę, jaką jest nasz program, bo on daje takiego kopa na początek kariery, a później już musisz radzić sobie sam. I myślę, że nowi uczestnicy będą wiedzieć, co z tym zrobić. Tak, tak. Zresztą oni sobie zdają sprawę, że naprawdę mogą wiele zdziałać podczas trwania programu, że wychodzą już ze swoją publicznością, już z jakimś doświadczeniem i mogą być wysłuchani, wiesz, to jest bardzo dużo, bo żeby się przebić w świecie mediów czy show biznesu, czasami wielu lat pracy trzeba. Tak naprawdę najtrudniej jest otworzyć pierwsze drzwi, żeby ktoś cię zauważył. Dalej, jak masz talent i ciężko pracujesz, już idzie dużo prościej, choć było wiele gwiazd jednego sezonu, które też gdzieś tam zginęły, więc to wszystko jest ciężka, ciężka praca. Czyli Top Model otwiera te drogi, ale to jednak uczestnicy muszą dalej tą drogą kroczyć. No jasne, jest ten dzień, kiedy kończy się program i trzeba sobie zadać pytanie, co dalej, gdzie jestem i co chcę robić. Co chcę zrobić z tym wszystkim, co zrobiłem w programie. Zresztą zobacz, my wszyscy jesteśmy tak dobrzy jak ostatni sezon. Gdyby ludzie nie kochali Top Model, nie byłoby 12 edycji. Jesteś tak dobry jak twoja ostatnia okładka, tak? To nieważne, że zrobiłem ponad 1000 okładek w życiu, ale żeby robić kolejne, liczy się to, co robiłeś ostatnio, a nie to, co działo się 20 lat temu, więc ciągle trzeba ciężko pracować, mieć dużo szczęścia, no a jak Top Model ci wpadnie jeszcze i uda ci się tam zaistnieć, no to sukces gwarantowany. Zmienia się świat, zmienia się program. Jakie są teraz takie cechy modelki, które powinna mieć, tak aktualnie? No, one się i zmieniły, i nie. Myślę, że świat mody jest bardziej otwarty i oprócz oczywiście tych walorów fizycznych, no bo od tego się zaczyna, proporcje, sylwetka, czy ciało, czy twarz, która inspiruje projektanta, bo koniec końców będzie materiałem do pracy, prawda? To jeszcze bardzo się liczy autentyczność, osobowość, pewne światło, które idzie z człowiekiem. Taka jest prawda, pięknych ludzi jest mnóstwo, zobacz, tylko niewielu z nich robi karierę. Właśnie, więc to nie jest kwestia tylko urody, tylko tego, co masz w sobie i trudno sobie to wymyślać, zanim będziesz w programie, tak naprawdę, bo nie o to chodzi, żeby powtarzać czyjś sukces. Marcin jest Marcinem, Kasia jest Kasią, Klaudia wygrała poprzednią edycję, a kto wygra tę edycję? Na pewno ktoś zupełnie inny. Tak to ciekawie prawda. Się was słucha, że zapomniałem czytać twoje komentarze. No właśnie, miałam pytanie, czy w ogóle mamy jakichś słuchaczy tutaj? Ktoś nas ogląda. Tak. Halo, cześć, jesteśmy tu. Tak. Mamy pytanie od Katarzyny Soł, a nie, to są pozdrowienia z Holandii. Bardzo nam miło, pozdrawiamy. Ale wcześniej miałyśmy takie fajne pytanie. Marcin, jak często podlewasz kwiaty? Oj, jak często podlewam kwiaty, jak jest tak gorąco, to dość często podlewam kwiaty, a zimą to już rzadziej, więc wtedy można je sobie zostawić na dłużej i świetnie rosną, no to wszystko jest ogarnięte, choć najlepszym systemem podlewania w moim ogrodzie jest mama Mira. O, no właśnie, ja myślę, że mama Mira często podlewa, bo ty jesteś ciągle w pracy. Tak, no ciągle w pracy albo na wyjeździe, ale mama Mira to kocha, no. Zakłada kwieciste sukienki, bierze węża i polewa. Mama. Co, mało o tym wiem ja. Skoro mówimy o dbaniu o kwiaty, to porozmawiajmy też o dbaniu o formę. Czy to prawda, że modelki cały czas muszą być na jakiejś diecie? I modele oczywiście. A to w ogóle nie o dietę chodzi. Ja myślę, że to po prostu chodzi o zdrowe życie i o dbałość i uważność na siebie, na swoją formę, no bo to jest praca też ciałem, no to jest oczywiste, ale to nie w diecie jest. Znaczy w dobrej diecie pewnie jakaś cząstka sukcesu jest, ale to jest jedna z wielu składowych. Tak, to jest poza tym teraz te kryteria też się zmieniają dość mocno, więc można być odrobinę bardziej krągłym. Tak. Ale dieta to jest też przede wszystkim zdrowie.
i dobra forma, to jest najważniejsze. Ja myślę, że też program o tym mówi, to już jest taki trochę mit, taki trochę przeszłości, nie? Że modelki nie jedzą i tak dalej. Jestem na planie pokazów od kilkudziesięciu lat, modelki jedzą, zawsze w harmonogramie. 18-20 jest... lat, to ta przemiana materii zazwyczaj jest taka, że ja zawsze byłem najchudszy w klasie. I zawsze w harmonogramie jest pozycja oprócz próby, make-upu, fittingu, obiad, także tak. Bez przesady. Widzowie tutaj pytają, na jakiej zasadzie wybieracie złoty bilet? No bo to jednak trzeba wybrać tę jedną osobę. Czy nie myślicie o tym, że może jednak później będzie ktoś lepszy? No, jest to ryzyko. Jest to ryzyko jurora i zawsze się tak może zdarzyć. No ale oczywiście no, pewne zachwyty no, są zawsze jakoś uargumentowane przez nas. Ktoś nas bardziej może olśni w pewnym momencie, bo potem nie jest tak, że ten złoty bilet ma jakąś taryfę ulgową, absolutnie nie. On ma super wejść. O, pewnie tak, no bo jednak jest obserwowany przez resztę uczestników. Tak, i pomija dwa odcinki, gdzie dzieciaki zdążą się ze sobą polubić. Polubić, wchodzi pracować. Nagle, wiesz, wchodzi nagle do domu modelek i mówi, oto jestem, a oni są już grupą, więc to nie jest łatwe, ale z drugiej strony też, no tym bonusem jest to, że wchodzi od razu do domu modelek, nie musi się ścigać na bootcampie i tak dalej. Ale pamiętajmy, że poza złotym biletem przyjmujemy też innych uczestników do domu, więc musi być ten zachwyt, ale jednak jest cała grupa, która tak naprawdę myślę, że jest wybrana bardzo sprawiedliwie, a świadczy o tym fakt, że jak zabieramy te dzieciaki później na Fashion Week, to tam normalnie pracują i to już nie my im dajemy pracę, tylko projektanci ze świata. A czy śledzicie może kariery modeli po programie? Bo ostatnio u nas na kanale możecie to już oglądać od wczoraj. Spotkaliśmy się z Adą, no i wybraliśmy się z nią na sondę uliczną, w której świetnie się sprawdziła, ale rozmawiałem też z nią, że bardzo dużo pracuje w zawodzie. Czy wy wiedzieliście o tym, czy interesujecie się tymi karierami? Ale Ada bardzo często wpada do nas do programu. My naprawdę bardzo im kibicujemy. No, ja szalenie uwielbiam pracowitych, zaangażowanych ludzi. I widzimy, kto jest zaangażowany, bo naprawdę jest gdzieś ciągle w zasięgu naszego wzroku. I no, to jest fantastyczne, powiem szczerze. I ta ich pasja i ekscytacja do zawodu jakby nie mija wraz z końcem programu. Zresztą Kasia nieraz brała naszych uczestników do wielu pokazów. Tak, chodzą na castingi, nie tylko z ostatniej edycji, ale z wielu edycji. Tak. A ja wielokrotnie pracowałem z nimi nie tylko w Polsce. Robiliśmy okładki, robiliśmy sesje i jest mi bardzo miło, jeżeli mogę pracować z naszymi dziećmi. Zresztą w przyszłym tygodniu wylatuję na kolejną sesję, również z uczestniczką z programu. Super. Mam tutaj dla ciebie, Kasiu, komentarz, ale... Z takim zadaniem, może przeczytasz go sama, ten podświetlony. O, jakże mi miło, ucałuję. Ucałuję, dziękuję. Dziękuję, od kogo to był? Od Edyty z Włocławka. Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Od Edyty, gdzie? Bo tutaj mam, od Marcina to było. Marcin, ale pozdrawiam. A, pozdrawiam Edytę, dobrze. I dla Marcina i dla Edyty pozdrowienia ode mnie. Całuję was, kochani. Synka ucałuję. Mateusz Bajor, Mariusz Bajor również nas wita i pozdrawiamy go oczywiście. Pozdrawiamy. Błażej Dudek twierdzi, że jesteście świetnymi jurorami programu. No i świetnie twierdzi, ma rację, no przecież trudno się nim nie zgodzić, bo nie ma szans, żeby bardzo nam miło, zgodzić. Staramy się, wydaje mi się być otwarci, też tacy na... Trzeba pamiętać, że juror musi być obiektywny. Z jednej strony się zachwycać, doceniać, ale też widzieć w każdym uczestniku jego potencjał. Ale każdy z nas często widzi co innego. I to się prawda. Często bardzo kłócimy. Na tym też polega bardzo fajny skład naszego jury, że no, znamy się na różnych rzeczach, szanujemy swoje opinie i naprawdę w związku z tym wydaje mi się, że te oceny są bardzo sprawiedliwe. Nie zawsze. Kasia się czasem wkurza albo nawet ostro wkurza. No dobrze, no mam prawo. Dziękuję wam bardzo. Tą małą zdanie zakończymy. Bardzo dziękujemy. Było nam bardzo, bardzo miło. Szkoda, że tak krótko, prawda, Marcin? Właśnie, ale do zobaczenia co sobotę o 20 w TVN. Nowa edycja Top Model. Zapraszamy. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nowy sezon Top Model. Droga na szczyt zawsze prowadzi pod górę. Jesteście gotowi? Za spełnienie moim marzeń być tutaj. Daj trochę czadu. Tak, taniec wężowidła. Ja. O. Spodobało się im się? Pod spodem ma ortopedyczne jajce. Ruda to wredna? Tak. Mam takie pytanie. Nie. Top Model. Nowy sezon o nowej porze. Od soboty 2 września o 20 w TVN. A, zapraszam bliżej.
Witamy serdecznie po kolejnym spocie. Mamy kolejnych gości. Oczywiście kierujcie swoje pytania do nich. Cały czas sprawdzamy czat, cały czas czekamy na wasze prośby o pozdrowienia, o wasze pozdrowienia, no i głównie te pytania. Mam tutaj dwójkę bohaterów programu Detektywi, serialu oczywiście, który wraca z nowym sezonem. Jak się czujecie po tylu latach, wracając na plan, wracając do tej pracy razem? Bardzo dobrze się czujemy. Praktycznie tak, jakby nie było tych 10 lat. Była taka chwila może niepewności, jakiegoś wejścia takiego pierwszego, ale potem wszystko wróciło. No, odpowiedni tory. Wybuchło, tak. Po prostu ta informacja wszystkich ucieszyła. Jest to jednak głośna sprawa i wszyscy się cieszą. Ja też czuję się trochę onieśmielony, no bo dla mnie jesteście gwiazdami po prostu od kiedy pamiętam. Czuję się, jakbym was znał od zawsze tak naprawdę. I bardzo się cieszę, że będziemy mogli teraz oglądać nowe przygody. I podobno nic się nie zmieniliście, no ja też tak uważam. Dziękujemy bardzo. To już widzowie ocenią. Jak wyglądała wasza praca na planie? Czy trudno było wrócić do tego ciągu, tak jak kiedyś? Absolutnie nie. Przełomowym były może takie pierwsze dwa odcinki, prawda? No człowiek musiał się oswoić znowu z kamerą, ale tak śmiejemy się, że to podobnie jak jazda na rowerze. No tego się nie zapomina, czy jazda na nartach. No po prostu no, to już zostaje w człowieku. Także tym bardziej, że ekipa ta sama praktycznie. Sami operatorzy, scenografowie, no dźwiękowcy, to znaliśmy ludzi, więc to tym bardziej nam ułatwiło ten powrót. Często pojawia się w internecie takie pytanie, czy wy jesteście aktorami, czy wy jesteście prawdziwymi funkcjonariuszami? Byliśmy policjantami, pracowaliśmy w różnych pionach policji, ja nie pracowałem w pionie dochodzeniowo-śledczym, ja byłem antyterrorystą. No i później po przejściu do serialu W11 pracowaliśmy już normalnie jako policjanci w serialu, natomiast nie jesteśmy aktorami z wykształcenia, jesteśmy aktorami amatorami. Tam odgrywaliśmy, ponieważ graliśmy pod swoim imieniem i nazwiskiem, więc przedstawialiśmy samych siebie, tak? Można by powiedzieć. Graliśmy policjantów o nazwisku Maciej Dębosz, Anny Potaczek, zresztą wszyscy Państwo o tym wiedzą. I tutaj ten serial też firmujemy swoim imieniem i nazwiskiem, tak jak poprzednio, z tym, że jest to nasza wspólna agencja detektywistyczna. Moja, tak. Ani moja. Prywatna. Tak. Właśnie... Marcin Jasek napisał, że w Sopocie jest teraz bardzo bezpiecznie, na pewno. O, bardzo nam miło. Muszę cieszymy powiedzieć, się, że ludzie płaciliby ogromne pieniądze, gdyby chcieli, żeby ich ochraniał prywatnie. Bardzo mi miło, super, bardzo nam miło. Żartuję oczywiście. Marcin napisał, że super, że wróciliście po tylu latach i naprawdę kocha ten serial. Takich komentarzy jest mnóstwo tutaj. Widzimy bardzo same... nam miło słyszeć te słowa. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy was wszystkich, pozdrawiamy. Czekamy na to, że będziecie nas oglądać. Jest nam niezmiernie miło, ponieważ czujemy wsparcie wszystkich Państwa. Naprawdę, to są bardzo miłe komentarze, docierają do nas z wielu miejsc, nie tylko na Instagramie, czy też jeżeli spotykamy kogoś tutaj na przykład w Sopocie na molo, spotkaliśmy też ogromną ilość ludzi, robiła sobie z nami zdjęcia, chcieli autografy. Słuchajcie, to wygląda tak jak Ania powiedziała, naprawdę. Dla mnie to nic się nie zmieniło, po prostu zaczęliśmy robić detektywów, Ania się w ogóle nie zmieniła. Tak, dziękuję bardzo. I robimy to w takim samym stylu, może lepszym, bo ja się czuję troszeczkę bardziej dojrzałym, może nie powiem, że aktorem, ale człowiekiem, który gra w tym serialu. Tak? Marcin zapytał, czy serial będzie na faktach? Na pewno tak, dlatego że to jest tak, że życie pisze scenariusze i scenarzyści sięgają do aktualnych wydarzeń albo wydarzeń też przeszłych, ale tym do tego, czym żyła Polska, o czym pisały media. Będą to i sprawy kryminalne, ale będą też sprawy obyczajowe, trochę spraw rodzinnych. Kryminał, tak. Coś jest tak. A czy będą jakieś takie wzorowane na takich bardzo głośnych sprawach, które widzowie mogą kojarzyć? Myślę, że tak. To już oczywiście jest rola scenarzystów. My tutaj nie mamy na to wpływu, ale jak dotąd parę historii takich dokładnie już się zdarzyło. Czy w Playerze będą odcinki? Z tego co słyszałem, tak, bo robiliśmy dla nich zapowiedź, dla Playera tak, odcinków, tylko nie wiem, czy one będą pokazywane
trzy na raz, czy tam mam poniedziałek, wtorek, środa, czy będą codziennie po jednym, czy będą, jaka będzie reguła tego, prawda? Czy będą trzy w ciągu jednego dnia można zobaczyć, czy to będzie jeden w poniedziałek, jeden we wtorek, trzeci w środę. Tego nie wiemy, bo nie mamy takiej informacji, natomiast na pewno będzie w playerze, tak. Mamy też właśnie pytanie, ile razy w tygodniu będzie? Czyli trzy, tak? Tak, trzy razy w tygodniu. Kiedy się zaczyna emisja? Od 4 września. Godzina 16:50. Tak. Super, no to widzimy się. Tak. Czy wszystkie odcinki już nagraliście? Czy coś Nie. Na razie ja rąbnąłem, że tak powiem, 30 odcinek wczoraj. Tak. Zakończyłem, więc jeszcze na pewno 34 mamy nagrać, co później wszystko zobaczymy. Życie nam się do tego scenariuszy, tak jak to w życiu w mediach jest. Ale intensywnie pracujemy. Tak. A pamiętacie może jakieś swoje kultowe teksty z poprzednich programów? Poprzednich. Znudziło ci oddychanie prostym nosem? Może bardziej takie humorystyczne. Ja mówię, troszkę się zmieniły nasze metody pracy, powiem szczerze, bo tutaj no, w policji pracowaliśmy w inny sposób. Myśmy wykonywali czynności procesowe. Tutaj natomiast więcej opiera się na obserwacji, na rozmowach, na pozyskiwaniu jakichś źródeł informacji. No i przede wszystkim to, że działamy dyskretnie na zlecenie prywatnych klientów i no, też obowiązuje nas pewna lojalność w stosunku do tych klientów. Na tym polega różnica. Dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę. Dziękuję. Bardzo fajnie było Was zobaczyć. Naprawdę czuję się, jakbym Was znał od zawsze. Bardzo nam miło. Bardzo małym chłopcem, jak zaczynaliśmy kręcić w 11. Oj, ja pamiętam, Ania, w 2004 roku, nie wiem ile miałeś lat, ale... Osiem. I specjalnie wracałem z podwórka, żeby oglądać. No, Dacie, jest nam niezmiernie miło, ponieważ jeżeli mogę na zakończenie jeszcze tylko powiedzieć, że spotykają nas te naprawdę fajne gesty od strony ludzi, którzy są w Twoim wieku. Już dojrzeli. Są młodsi. Ja spotykam również osoby, które mówią, moja mama kazała mi Pana oglądać, kazała Pana pozdrawiać, bo będzie Pana oglądała i znowu mi każe oglądać. Także jest nam, nie poważnie, zupełnie na poważnie, jest nam niezmiernie miło, bo to jest przemiły taki feedback, który no, daje taką zwrotkę fajną, bo ty wiesz, że robisz dobrze, wzbudzasz zaufanie. My wiemy, że ludzie obdarzają nas ogromnym zaufaniem w tych sprawach i postaramy się ich nie zawieść. No i zapraszamy wszystkich. Dziękuję i oczywiście zapraszamy na premierę. Od poniedziałku do środy o godzinie 16:50 w TVN i w Playerze. Zapraszamy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Tak, Aniu? Maciek, posłuchaj. Mam kobieta krew. Kiedyś policjanci, dziś detektywi. Razem z Maćkiem założyliśmy biuro detektywistyczne. Musicie znaleźć zabójcę mojej żony. Ja chcę tylko wiedzieć, gdzie ona jest. Wielki powrót legendarnego serialu. Rzuć to, powiedziałem, bo ją zabiję. Spokojnie. Miłoszek, już jesteś bezpieczny. Mama! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Detektywi. Nowe odcinki od poniedziałku 4 września o 16:50 w TVN. A wy co? Niespodzianka. Niesamowite. Piękne. Uśmiech. Uśmiecham się. O Chryste, na niebie. Świetnie. Tej jesieni obrodzimy premierami. Zawsze chciałam zobaczyć. Ale święto. Wszystko dobrze? Trochę się cykam. Damy radę. Andrzej! Andrzej! Jedziesz czy nie? Szybko. Oj, przepraszam cię, że mnie zniosło. Papa, bo ci peleryna pęknie. Pełna premier filmowa jesień z TVN. To zaledwie początek. Wszyscy kogoś udajemy. Ukrywamy naszą prawdziwą twarz, ponieważ boimy się samych siebie. Noszę w sobie grzech. Każdy dzień to walka. On nie żyje wierzę. Nowy sezon. Wypiję przejść z mojego miasta, choć cię zabiję! Ja wiem, ale jest druga Julka. Julka? Czujecie czasem ból, który zagłuszyć Dasz nam dwie minuty jeszcze? Brutalna zbrodnia. Dobra, poczekaj. Premiera telewizyjna w niedzielę 3 września o 21:35 w TVN. Muszę Pani przekonać sąd, że stworzy Pani dzieciom godne warunki do życia. Tak, gdzie Wy go zabieracie? Po moim trupie! Wyciągnę Was tam do... Tak zamierzasz teraz funkcjonować? To jest Twój pomysł na życie? Uciekaj stąd i nie wracaj.
Dlaczego mi nie powiedziałeś? Żebyś nie zrobił tego, co właśnie zrobiłeś. Patty. Premiera telewizyjna w poniedziałek 4 września o 21.35 w TVN. Witamy Was po przerwie. Mieliśmy mały problem techniczny. Ze mną Julia Kijowska, serial Lipowo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jak wyglądały prace nad scenariuszem i serialem? No, prace nad scenariuszem i serialem to jest bardzo długi proces. Ja brałam udział tylko w ostatnim finiszowym odcinku i na tym odcinku spotykaliśmy się z reżyserem Łukaszem Ostalskim i trochę grzebaliśmy w scenariuszu, który był chyba no, naprawdę niełatwym pomysłem napisania historii inspirowanej wspaniałymi powieściami Katarzyny Płyzyńskiej. Właśnie chciałem pytać, czy znałaś wcześniej tę historię? Nie znałam i nie czytałam i byłam, muszę powiedzieć, ze wstydem zaskoczona w trakcie pracy, jak popularna jest to powieść, jak wiele ludzi jest zaangażowanych w tę historię. No, ten nasz plot scenariuszowy jest naprawdę inspirowany powieściami Katarzyny, chociaż teraz już chyba po tym, jak sama Katarzyna to też obejrzała, a ja przeczytałam chociaż tylko pierwszą z 14 tomów, muszę powiedzieć, że chyba udało się uchwycić coś, co w tych powieściach jest, czyli taki rodzaj czułości i takiego przymrużenia oka, z jakim ona opisuje swoich bohaterów. Twoja bohaterka jest bardzo charakterystyczna. Czy ją lubisz? No ja teraz dosyć lubię, bo właściwie jak się z kimś spędzi tyle czasu, to tak to... nie wiem, czy to jest kwestia już lubienia, czy po prostu tego, że zaczyna się kogoś rozumieć. No jak się kogoś zaczyna rozumieć, to nawet jak nie akceptujesz tych różnych wyborów, to w sumie masz do nich jakąś słabość. Więc tak, dosyć ją lubię, chociaż no, muszę powiedzieć, że jest nieco pokomplikowana. No. Jest to serial kryminalny, których ostatnio jest bardzo dużo, są bardzo popularne. Jak ty się czujesz w tym gatunku? Mnie się wydaje, że ten gatunek jest, że ten serial jest połączeniem kilku gatunków i ta forma bardzo mi się spodobała i była dla mnie zawodowo bardzo, bardzo atrakcyjna, dlatego że właśnie poza tym kryminalnym plotem jest tam sporo humoru, takiego humoru zawodowego, aktorskiego, który jest w takiej wyrazistości, w komentarzu, w puentach scen, w takiej nadwyrazistości momentami mimiki i to jest coś, z czym nie miałam wcześniej do czynienia. Nie miałam okazji, żeby takich narzędzi zawodowych poużywać. Bardzo mi się to podobało. A co wyróżnia Lipowo na tle innych seriali? To trudno mówić o tle innych seriali w tej chwili, bo to jest nawet nie tło, tylko jakiś po prostu krajobraz po horyzont. Więc no nie wiem, każdy z tych seriali jest po prostu zupełnie inny. Mnie się wydaje, że wyróżnia go właśnie spośród takich kryminalnych seriali trochę, a spośród seriali wyróżnia go na pewno pewne jakby tak kolorystyka. Wydaje mi się, że zdjęcia Mikołaja Łebkowskiego są dosyć szczególne, że jest taki nasycony w barwach, że jest taki ciepły. To nie jest taki kryminał, do których przywykliśmy w takich zimnych, błękitnych barwach. Wydaje mi się, że wyróżnia go poczucie humoru. Bardzo specyficzne. Wydaje mi się, że niewiele takich rzeczy mamy na naszym rynku. Takie sytuacyjne, takie. Wydaje mi się, że wyróżnia go pewien dystans do bohaterów. No i prowadzenie ich, którego jakby autorem i wydaje mi się, że tak konsekwentnie go pilnował Łukasz Ostalski, reżyser. No i świetna obsada, chociaż nie wiem, czy to jest coś, co wyróżnia, ale trochę chyba takich też nowych nazwisk i nowych twarzy. No tak, tak, właśnie, świetni koledzy, z którymi ja na przykład spotkałam się po raz pierwszy. No też po raz pierwszy spotkałam się z Olefem Lubaszenką, z czego się bardzo cieszę, no ale to oczywiście nie nowa twarz. Natomiast właśnie z Erykiem, z Julią Konarską, z Piotrkiem Packiem spotkałam się po raz pierwszy. No i to są po prostu świetni, świetni młodzi aktorzy i ludzie. Mamy pytanie od Marcina Kaczorka z czatu. Ile dni trwały nagrania do serialu oraz w jakich miejscowościach kręciliście? Wydaje mi się, że kręciliśmy około 3 miesięcy
zależy, wnętrza kręciliśmy częściowo w Warszawie, w okolicach, ale najwięcej plenerów nakręciliśmy w Nieszawie. Jest to pewna kontrowersja, dlatego że wiem, że fani prozy Katarzyny Puzyńskiej spotykają się regularnie, byłam w tym roku na takim spotkaniu i chodzą śladami, bohaterów są bardzo przywiązani do swoich prawdziwych jakby lokacji, natomiast no, wybieranie lokacji pod kątem filmowym jest dużo, dużo bardziej skomplikowane i Nieszawa, jak teraz to oglądam, wydaje mi się po prostu wspaniale się sfotografowała tam. Bardzo pozdrawiam zresztą mieszkańców Nieszawy. Piękne, urokliwe miasteczko nad samą Wisłą, w którym spędziliśmy chyba najwięcej czasu, bo niedaleko Ciechocinka. Serial jest już w playerze, można go oglądać, oczywiście zapraszamy. Jaki jest odzew? Czy słyszałaś jakieś komentarze dookoła, jak to wyszło? Czy raczej odcinasz się po tym? Jeszcze nie słyszałam, może dlatego, że był dopiero pierwszy odcinek, a też jakby nie jestem już w takiej sytuacji, w której znajomi piszą do mnie od razu po emisji, ale wydaje mi się, że sporo takich zaskoczeń, no, że ten tytuł też nie jest jednoznaczny i to jakby trudno po nim rozszyfrować, z jaką formą będziemy mieli do czynienia. Wydaje mi się, że kilku znajomych, którzy z przymrużeniem oka patrzyli na mój udział w serialu Lipowo, jest naprawdę pozytywnie zaskoczonych i obejrzy kolejne odcinki. Serial opowiada o historii, która dzieje się w małej miejscowości. Czy myślisz, że takie miejscowości są właśnie takie hermetyczne, zamknięte? Czy jest tam ta tytułowa zmowa milczenia? No, nie umiem powiedzieć. Ja sama jestem z bardzo dużej miejscowości, w której żyję całe życie, więc nie mam do tego dostępu. Ale wydaje mi się ta opowieść jakoś zdokumentowana i prawdziwa. Chociaż tak jak mówię, to miasteczko stworzone przez Katarzynę, na pewno też z jakichś jej doświadczeń, bo sama mieszka teraz w małej miejscowości, jest takim miasteczkiem przerysowanym, trochę jak w miasteczku Twin Peaks. Więc no, jest to pewien zabieg. Dziękuję Ci bardzo. Chciałbym jeszcze, żebyś zaprosiła naszych widzów do oglądania serialu, okay. Do kamery i to wszystko. Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam do oglądania serialu. Serdecznie zapraszam. To jest live, przecież jest nie live, mogę powtarzać, tak. Ale powtórzę, bo się pomyliłam. Ale właśnie taki jest live. Serdecznie zapraszam do oglądania serialu Lipowo Zmowa Milczenia. Naprawdę zapraszam. Dziękuję bardzo. Wszyscy kogoś udajemy. Przepraszam. Ukrywamy naszą prawdziwą twarz, ponieważ boimy się samych siebie. Noszę w sobie grzech. Każdy dzień to walka. O mnie żyć wierzę. Nowy sezon. Wypieprzaj z mojego miasta, choć cię zabiję! Wszystko w jego życiu to kłamstwo. Czujecie czasem ból, który zagłuszyć może tylko brutalna zbrodnia? Szać. Premiera telewizyjna w niedzielę 3 września o 21:35 w TVN. Tak, ja to biorę? Tak, 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 tak. Zapraszam Was może trochę bardziej tak, żebyśmy patrzyli sobie bardziej. Czyli? Jak to się robi? Jak? Tak, stoimy dobrze? No, jeszcze trochę się bardziej zaokrąglimy. A, zaokrąglimy. Nie, ty tak. Ja bym się nie chciała zaokrąglać. Słychać nas już jesteśmy. Tak. Witamy. Wow. Hej, dzień dobry. Może zachęcicie ich, żeby pisali komentarze do Was, pytania. No, a nie ma jeszcze komentarzy? Zapraszamy Was bardzo. Zachęcamy Was, żebyście pisali. Donaty, zrobimy coś głupiego za 10 zł. Śmieszki jakieś, hahaszki. Tak. A ile mamy osób na naszym live'ie? Akurat tego nie widzę, bo się skupiam tylko na tym, okej, na komentarzach. Dobrze, dzień dobry wszystkim Państwu. Ale jest sporo. Jest tak, sporo, no także jest duże zainteresowanie. Serial Szać. 3 września w telewizji TVN, trzeci sezon. Widzowie playera mogli go trzeci już sezon, 3 września? No. Przypadek? Nie sądzę. Ale jak byście zachęcili tych widzów, którzy go jeszcze w playerze nie obejrzeli? No jak najbardziej zachęcamy. Zachęcamy i takie wspólne zdanie, że trzeci sezon jest sezonem najlepszym. Rzeczywiście tak. Pod względem wątków, akcji możemy też Państwu zdradzić, bo dostaliśmy takie przyzwolenie, że nie dość, że trójka była świetna, to kręcimy jeszcze lepszą czwórkę. Tak, możemy to już powiedzieć. Jesteśmy w trakcie zdjęć. Realizacja, reżyseria Anka Kazejak, Mikołaj Łebkowski, zdjęcia,
No, co, czego chcieć więcej? Ale wracając do trójki, znakomita obsada, bo dołączyli do nas Magdalena Popławska, znana mi skądinąd tak. Siostra ma. Siostra. I jeszcze z Zabrza. Olka jeszcze ją pamięta z Zabrza. Jak się pracuje z siostrą? Nie wiem, bo niestety nie miałyśmy razem sceny. Już było takich dwóch braci, co pracowali razem i jak się to się skończyło? No właśnie, wiemy, coś tam tak. Z Księżycem się wydarzyło. To różnie bywa. Piotr Trojan. Nie brat, ale jakby bratnia dusza. Jowita Budnik. Siostra jakby te pokądzieli, nie wiem, czy to tak się mówi, pokądzieli, tak, ale, tak. Ale bliska nam też siostrzana bardzo dusza. Bo mamy taki komentarz, że jesteście ulubioną parą aktorską. O! Bardzo dziękujemy. Coś w tym jest. Rzeczywiście, my się też lubimy prywatnie. Tak. Jeszcze mamy takiego trzeciego Ancymona w postaci Karoliny Gorczycy, który tam tak. Jakby po prostu do trójkąta, jak to śpiewał Maciek Maleńczuk, więc rzeczywiście... No przejawia się dziś czwarty Maciej Sztur. Tak, ale Maciek jest zawsze jakoś tak, jakby przed nami uciekał. Nie wiadomo o co. Cały czas. Więc pamiętam, w serialu było gorąco. Jak wam się współpracowało w takich bardziej intymnych scenach? Między mną a Olą? Tak jest. No, normalnie na planie potrzebny jest jeden koordynator intymności. My potrzebowaliśmy trzech. Okej. Okay. Znaczy, żeby dwie osoby gasiły pożar. Tak, było tak jedno, gorąco. Dwie gaśnice i jeden koc taki. Tak, tak. Żeby to w ogóle ugasić, bo to... No to ale to do tak, dzisiaj płonie, płonie. Tak, to tak płonie. To tak iskrzyło, że to po prostu... Że musieli nas rozdzielić, bo no, tak. By się nie przeniosło część na ekran. Część rzeczy w ogóle było nie do wzięcia, jeżeli chodzi o materiał o godzinie 20. Mówili stop, a tam leciało. No. Ile samych was jest w tych postaciach? Czy są one całkowicie wykreowane, czy jednak jest tam wasza cząstka? Ja mogę powiedzieć tak, bo jakby ciężko o samym sobie, ale słyszałem takie od paru osób i to mówiła to Ola i mówiła to Anka Kazejak i też mówili producenci, mówiły te osoby Saksonu, że Tomasz Mrówiec, czyli postać, którą gramy, jest na totalnie innym biegunie, innych rejestrach niż ja. W sensie tak. to jest czysta kreacja, to właśnie to jest najpiękniejsze w aktorstwie, że możemy jakby całkowicie oszukać troszkę, no, wyjść takie ze swojej takiej strefy komfortu i to rzeczywiście się dzieje i to samo mam z tak zwaną Agnieszką Polkowską, w którą wciela się Ola. Jest coś takiego, że ja zdarzało mi się to parę razy, ja jej nie poznałem. Tak. W momencie po akcjach, jakby ja po tak. Akcja mam coś takiego, że jestem jakby fuck? Mówię. I też tak. Olce zajmuje chwilę wyjście z postaci, no. Więc jakby jest... Dzisiaj mi się udało wyjść. Po scenie, tak, no, dlatego nie mieliśmy zdjęć dwa dni, żeby tak. Olka sobie spokojnie wyszła mogła z postaci. Mogła wyjść, zostawić po żebyśmy tak, tak, ja jakby... Cieszę się, bo mogłoby tutaj być nieprzyjemnie. No właśnie, nie wzięłam broni, na szczęście. Na szczęście nie wzięliśmy broni, jakby tak. A twoja postać bardzo często żartuje w serialu. Bawią cię te żarty? Znaczy to... Znaczy jego bawią. To są, tak. No bo to są żarty, które ja rzeczywiście tam sobie... oczywiście Michał Dziedzic, który jest autorem scenariusza, już... A nie Godzic? Wiedziałem, ale byłeś blisko. Blisko. Pozdrawiam Michała. Tak, już rzeczywiście wpisuję w sam scenariusz trochę żartu, trochę dowcipu, tak. Ale ja jeszcze... jakby tak dosypuje, tak je jeszcze. Biegciu, czyli to jest od ciebie, tak? Dodajesz, Bartek okrasza jeszcze te, jakby tak, te zdania jeszcze swoimi dowcipami. Dlatego przestają być śmieszne. Tak. A jak są jakieś duble, to właśnie powtarzasz ten sam żart? Czy może zmieniasz trochę? No, to zależy na ile pozwolą mi partnerzy na to, ale ja ogólnie... Ja jestem ogólnie niepowtarzalny. Niepowtarzalny. Jak cały serial i w ogóle widzowie się też z tym zgadzają. Tutaj widzę same pozytywne komentarze. Tak, no to bardzo dobrze. Michał Styczeń pisze, że bardzo fajny serial i czeka z niecierpliwością. Dopiero będzie trzeci sezon Styczeń, w TV. Właśnie, to takie szadziowe nazwisko. Tak. Dopiero trzeci sezon będzie w TV, a tutaj już ludzie pytają o premierę czwartego, także nie mogą się doczekać. Tak. Izula was kocha. Wow. Aleksandra czeka na pana Sztura. Nie Michał nie ma. Dalej Ola. Czeka. Dajże spokój ja też niecierpliwością. Jestem, Aleksandra też czekam na pana Sztura. O, tutaj mamy komentarz odnośnie twojej stylizacji, że przypominasz Korę. O. To myślę, że to jest bardzo duży komplement. Ale jest coś takiego, że jeżeli ktoś miałby zagrać Korę, to Olka. Dzięki.
stoję. Ale ja bym mógł Marka Jackowskiego, jakbym zapuścił włosy. Ja mam taką podobną, teraz czytałem tą biografię Kory właśnie. Tak, ja też czytam właśnie. Tak, czytasz to? Tak. Bardzo fajne. Bardzo dobrze napisane. Pozdrawiamy psa. Błażej Dudek was pyta, jak zapamiętujecie całe teksty odcinków na pamięć? Czy to musicie... Uf, na szczęście nie musimy całego odcinka. Całego odcinka się nie uczymy na pamięć, ale rzeczywiście... No każdy ma inną jakby metodę, no nie? Najważniejsze, żeby się nie zmechanizowało, jakby powtarzamy, więc jakby ja się na przykład uczę trochę przed, bardzo na przykład dużo improwizuję i to się sprawdza. Tak, ale my mamy oczywiście, nie robimy całego serialu chronologicznie, więc te sceny są powybierane, więc stąd nie da się jakby tego tak nauczyć, no przy dłuższych monologach, no to rzeczywiście trzeba się skupić, zależy kto stosuje jaką metodę. Tak. Olka jest Lee Strasberg. Ty Stanisławski. Ja Stanisławski, tak. To może się odbijać w domu. No tak, oczywiście, ale no, jak te dwie metody się zderzają, one też jakby mają trochę to z siebie. Wybuchowo, to ale wybuchowo, już mówiliśmy tak. O tym, że akcja, jest akcja. Tak, jakby gorczyca jest z Czechowa znowu przecież, no. Jakby Michał tam, jakby ona inaczej... Łyżkę gorczycy dorzuca. Dokładnie. Dobrze, myślę, że możemy jeszcze pozdrowić naszych widzów. Możecie tutaj przeczytać jakieś pozdrowienia. Jest. Wybrać. O, pozdrawiam jest. Z Głogowa, pozdrawiamy Głogów. Błażej Dudek, pozdrawiam bardzo tak. Serdecznie. Gośka, Oska, jest. Izula, PG, tak. PGN, to PG. Cały serial. Nie chyba. PGNik, nie. Tak, bo Angelika. Rachunki mam w PGNiku do zapłacenia. Wszystkiego najlepszego. Niemiec, jest. Renata, bardzo cię pozdrawiamy. Tomasz Borek. O, Michał Styczeń już był tutaj jest, z nami. Ale znowu jest. Tak. Angelika. Żaneta Październik, wszystkiego najlepszego. Tak, Bartosz Kwiecień. Max, jest. Też cię pozdrawiamy. Nawet Kop, Glasgow, jest. Ola jedna Kopys, w swoim rodzaju, tak. A to o mnie. Max, bardzo Max Gro, proszę bardzo. Znowu Michał Styczeń, witaj. Witaj, znowu tak, witaj. Skąd klikasz, Michale? Bardzo wszystkich was całujemy, pozdrawiamy z tak. Gorącego Sopotu. Może jeszcze zaprosić cię na premierę. Wszystkich aktorów wszędzie. Max zapraszamy na premierę, tak, 3, Holandia. Pamiętajcie, 3 września. Tak jest. Trzeci sezon. Tego tak. Nie można pominąć. I o tym nie można zapomnieć. Dziękuję bardzo. Z Madery. Z Madery. Madery, ale nie, pięknie. No to wspaniale. Tak, no to Gosia. Grażyna, super wypoczynku. Super, tak. Fajnie. Z Gdyni to Zośka. Blisko. Zosia, zapraszamy. No to wpadaj zapraszamy. Do nas. Tak. No. Jest do 5 zł dla Bartka. Tak. Super. Wyprasuj koszulkę. Ale Bartek to jest jedyna osoba, która świetnie wygląda w pogniecionym. Jest. Cześć. Kamil. Kamil jest. Cześć, hej. Hejka. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, wszystkiego najlepszego tak. I oglądajcie dzisiaj. Czekamy. Top, Michał Styczeń znowu top, czeka. No. Top, my też czekamy top, na styczeń tak. I na premierę. Ja nie czekam na listopad. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję wam bardzo za rozmowę, bo niesamowicie. I czekam na 4 sezon, nie mogę się doczekać. Tak, na trzeci. Trzeci też. Obejrzę ponownie. Dobra, dzięki. Jestem fanem. Bierzemy mikrofon tak, sobie? Trzymajcie się. Pa, hej.